Cześć, witajcie. Generalnie ten materiał miał się pojawić w poniedziałek. Ja go nagrywam w środę, a wy będziecie mogli zobaczyć go dopiero w czwartek. Postanowiłem wszystkim zapominalskim przypomnieć premiery na najbliższy tydzień. Jest kilka ciekawych tytułów, którym warto by poświęcić troszeczkę uwagi. Pierwszym z nich, który już wyszedł. Wyszedł podejrzewam 19 marca. Jest Frontier. Tak podglądam tą grę, no i najbliżej jej chyba do Farming Simulator w kosmosie, no bo mniej więcej na tym to się właśnie całość opiera. Składamy sobie jakiegoś mecha, ulepszamy go i rozwijamy naszą farmę na obcej planecie. Jak widzicie, mamy tutaj zbieranie surowców, mamy rozbudowę naszej stady, bazy, gospodarstwa, no chyba gospodarstwa, ponieważ no tutaj bardzo dużo farmingu jest. Zresztą może po prostu przeczytam opis. Lightyear Frontier to spokojna rolnicza przygoda dziejąca się na odległej planecie. Wejdź do swojego wszechstronnego mecha i wraz z trójką znajomych stwórz nowy dom. Uprawiaj pozaziemskie rośliny i zbadaj dzikie ostępy tego świata. Data wydania 19 marca. Gierka no, kosztuje na chwilę obecną 91 zł. Jeżeli ktoś by chciał razem z Planet Crafterem to kupić na 186 zł. Jest to no dość wysoka cena, no ale jakby nie patrzeć, na chwilę obecną wszystkie gry wahają się w granicach stówki, więc 100 zł w tej chwili można uznać, że jest to tania gra. Warto tutaj nadmienić, że jest to wczesny dostęp do gry, nie jest to jeszcze pełna oficjalna wersja. Ale jeżeli ktoś by chciał sobie przetestować, spokojnie możesz sobie pobrać demko i zobaczyć, z czym to się je. Kolejnym tytułem, który wychodzi dzisiaj, a w zasadzie tak jak dla was wczoraj, jest Alone in the Dark. Mocno się zastanawiam nad zakupem tego, ponieważ grałem w pierwszą wersję tej gry. No i pomijając, że byłem wtedy dzieciakiem, to naprawdę potrafiła wywołać ciary na całym ciele. Myślę, że poczekam na jakąś promkę i skuszę się. Nie kupię jej raczej od razu, ale z pewnością odwiedzę świat Alone in the Dark. Co ciekawe, nie mogę znaleźć ceny tej gry. Przeglądam Steama i nigdzie o tym ani słowa. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś zaporowa. Ale jeżeli ktoś już by chciał sobie pograć, przetestować same mechaniki gry, może sobie zainstalować prolog. Z tego co widzę, jest darmowy. Dokładnie, jest darmowy, bo teraz chciał mi się skubaniec zainstalować. Także poczekam. Dla mnie to będzie jeszcze 6 godzinek, wy już będziecie mieli tą grę dostępną w trakcie oglądania tego materiału. I THQ Nordic na chwilę obecną ma całkiem spore przeceny, więc być może i cena samego Alone in the Dark będzie bardzo przyzwoita. Pożyjemy, zobaczymy. Także z pewnością jest to coś, na co czekałem. Jestem ciekaw, czy będzie ten sam klimat, co
pierwszej wersji tej gry. Jestem ciekaw, czy ja ją wciąż będę tak samo odbierał, ponieważ no, mówię, wtedy byłem dzieciakiem, ta wyobraźnia też działała trochę inaczej i byłem mniej cyniczną osobą. Ale no, myślę, że dam mu szansę. Zdecydowanie tak. Następnym tytułem jest tytuł przez wielu wyczekiwany. Nie muszę chyba za dużo go omawiać. Jest on przez większość z was znany. Gra się pojawi 21 marca, czyli w dniu, kiedy ten materiał wyjdzie. Horizon Forbidden West, edycja kompletna. No i cena niestety jest dość wysoka, 260 zł, no 259, jeśli mamy być tutaj dokładni. Nie grałem we wcześniejsze. Nie grałem, nie oglądałem nad gameplay. Dużo ludzi to chwaliło, dużo ludzi naprawdę bardzo pozytywnie reagowało na tą grę. Mimo wszystko obawiam się, że się nie skuszę, przynajmniej do czasu, dopóki nie będzie ta gra w jakiejś porządnej promocji. 259 groszy na tytuł, którego nie jestem pewien, czy mi się spodoba. No jest to za dużo. Chociaż powiem wam, że tak jak teraz oglądam ten trailerek, a może być całkiem zacna zabawa, ale nie za takie pieniądze, nie dla mnie przynajmniej. Teraz przejdziemy sobie do czegoś relaksującego. Także 21 wychodzi House Flipper, druga część. Jeżeli ktoś lubi sobie dekorować, jeżeli ktoś lubi odnawiać, remontować swój dom, jeżeli pseudo Simsy, no chyba daleko nie będę, jeżeli powiem, że jest to coś na zasadzie Simsów, może ciut bardziej spersonalizowane na budowę, na remont domu niż same Simsy, gdzie tam bardziej chodziło o ich życie. No to House Flipper jak najbardziej będzie dla niego. Jeżeli chodzi o jego cenę, no nie jest jakaś wygórowana, 79,99. Aczkolwiek jeżeli już byśmy chcieli dokupić wszystkie dodatki, kwota skacze do 242 zł, także no, szaczki całkiem sporo, nie? Jak za wymienianie baterii w pilocie. No ale zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy takie gierki lubią, których takie gry relaksują, odprężają, więc jak najbardziej można sobie spróbować 8 dyszek odżałować, jeżeli faktycznie nas wciągnie. Możemy się wtedy pobawić w dokupienie dodatków. Aczkolwiek mimo wszystko poczekałbym na jakąś promkę. Nie wiem, na ile godzin ta gra tak naprawdę jest, jak długo można w niej siedzieć. No ale akurat nie dla mnie. Czemu o niej wspominam? Tutaj mamy datę wydania 14 grudnia 2023 roku. Mówię o tym, ponieważ no, House Flipper wchodzi na konsolę, zarówno na PlayStation, jak na Xboxa. Także jeżeli ktoś nie miał, chciał mieć, nie ma PC-ta, a chciał sobie pograć, no będzie miał taką możliwość już od 21 marca. No i tytuł, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Dragon's Dogma.
Wychodzi 22 marca tego roku. Zrobił wokół siebie już tyle szumu, że nie ma co tutaj o nim więcej do powiedzenia. Ewentualnie możemy sprawdzić, jak tutaj sprawa wygląda cenowo. I tak, Dragon's Dogma 2. Niestety, no, cena jest dosyć zaporowa. W sprzedaży kosztuje 295 zł 1 grosz. Deluxe Edition w przedsprzedaży to już jest 339 zł, więc boleśnie nas tucze po portfelu. No ale pamiętam jeszcze od dziecka, gierki Capcomu zazwyczaj były dość konkretne i całkiem przyjemnie się w to grało. Jeżeli faktycznie będzie tak radosna rozwałka, chętnie się skuszę na nią. Się zapatrzyłem, wybaczcie, ktoś to ogrywał. Gdzieś to widziałem już. Ktoś miał wcześniejszy dostęp i nie było tak pięknie, jak to wygląda tutaj na screenach, aczkolwiek... Wtedy była to bardzo wczesna wersja tej gry, więc być może została ona doszlifowana, no mam taką nadzieję przynajmniej. Znam historię Dragon's Dogma, tak naprawdę oglądałem Dragon's Dogma. I sama historia naprawdę była wciągająca, była świetna. Myślę, że bardzo chętnie sam bym ją przeżył. I zapewne tak też się stanie. Może jeszcze nie teraz, może nie na premierę. Nie za te kwoty, ale z pewnością prędzej czy później wyląduje ona w mojej bibliotece. A dobrze, jeśli chodzi, słuchajcie, o ten tydzień, byłoby na tyle. Postaram się na poniedziałek przyszły nagrać kolejną garstkę premier, jeżeli takowe będą, jeżeli nie będzie, to wiadomo, że nie będę na siłę tutaj nic wciskał, jakichś krapów. A chyba, że sobie zrobimy serię z krapami, nie? Dziwny screenek. No ale dobrze. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.